Cześć, witam Papa z Fryzeria Deluxe, odcinek 29. Ostatnio mieliśmy rang 16, po 28 dniu, tak? I zaczynamy czwarty, piąty tydzień w Fryzerii Deluxe. Ustawimy sobie dzisiaj to zamówienie specjalne. Albo nie, zrobimy wolne. Nie będzie zamówienia specjalnego dzisiaj. Stawiamy stolik. Tutaj mamy, widzę, jeszcze trochę nowości. Tak. Okazało się, że mieliśmy farmę na portalu Niepis. Ale już ten holiday nam zleciał, no to idziemy tutaj i kupujemy stroje. Z tego co widzę, to tutaj... Nie no, są kolory. Mogę je zmieniać, dobra. Myślałem, że nie mogę ich zmieniać. Ale widzę, że lepiej to jest tutaj... uporządkowane. Wszystko oprócz tego jest wystawione na holiday mapy Mornings, który teraz mamy. No tutaj można zobaczyć, jakie mamy holiday, nie? No już nie musimy się z tym kryć. Jest Nowy Rok, jest Walentynki, jest Independence Day, Easter. Niestety, jeżeli to nie jest zasłonięte, no to można zawsze sobie zdobyć informacje, jakie mamy holidayki. Nowym holidayem będzie Volcano Gal. Będzie nowe. To będzie finałowy holiday w Fryzerii Deluxe. Niestety, no, jeżeli to... Twórca mógłby o czymś takim pomyśleć, żeby nie pokazywać nazwy holidaya przed jej odblokowaniem, ale... Nie ja, które gra. Dobrze, czyli tak. Dwa kolorki, nie? Brązowe będą dla... Alberta, a żółte będą dla Penny. Tak. Okej, okay, no biorę pierwsze z brzegu, chociaż tutaj mogę wziąć jakieś... No, na przykład takie. Tylko, że jak zrobię żółty, to... Okej, okay, jeszcze widać, że to jest pasek żółto... taki. Ale tutaj jak zrobię... A to weźmy te. Weźmy te paski. Tutaj ile kosztuje? 25. Bo pierwsze, no, w pierwszym slocie są najtańsze, a później są tylko droższe. O jakieś 5 dolców. Dobra, teraz tu kurteczka. Albo bluza z kapturem. Już zastanawiam nawet jednym. Tego tu nie ma. No bo to w akcesoriach będzie. O czym myślałem. Właśnie to. Cape. Dobra, to już go kupię. Wszystko może być na holiday. Co chcemy? No to nie będzie na holiday. Takie rzeczy, które nie zmieniają, nie mają zmienionego. Mają zmiany kolorów, no to będą na stałe. O, widzę, że z donaterii coś jest. Co to jest? Takie ciasteczka z wróżbą to były, nie? Tak wyglądały. Tak wyglądają. Chciałem poszukać o właśnie beret. Kupiłem trochę tych rzeczy. I tutaj w sumie nie kupiłem w końcu tej bluzy, nie? Zaraz to zrobimy. Ale trochę lepiej. Dlaczego lepiej? Właśnie sobie przypomniałem, że kupując stroje mogę szykować podrobienie naklejek. Jakich naklejek to teraz pokażę? Tutaj. A w ogóle jeszcze 6 takich zamówień będzie. No tych jest trochę więcej niż tych.
To się później odblokowało. Jeden dzień później. To jeszcze jest niezrobione. A pas rasyway, tu jeszcze wyścigi będą. O, tanak klejka, nie? Już kupiłem beret, jeszcze turtlenek potrzebuję. Jest jeszcze to. Też mogę jakby kupić. Czapkę i cerę polo, ale jak mi zostanie kasa. Jeszcze przy okazji przydałoby się jakieś dekoracje kupić, nie? Ale mnie interesują teraz te naklejki. Ja widzę, że w części tej fryzerii Deluxe są tylko dwie takie naklejki. W innych papasach, jak były te naklejki, to były trzy takie związane z tym. A to są tylko dwie. I z tego co widzę, to nie ma tej naklejki za obsłużenie klientów, 100 klientów w strojach, a nie, jest tutaj w strojach sezonowych. Wejdziemy do sklepu. Jeszcze trzeba pokupować turtleneka. Dzisiaj jest ten, nie? Dzień, kiedy można joja obsłużyć. Nie jest turtlenek, nie. Musi być golf. Innych papasów już wiemy, który tu jest turtlenek, tylko nie mogę go tu znaleźć. Ale nie widzę turtleneka. Chociaż nie, to nie turtlenek, to była bluzka. Nie? Tak, to będzie bluzka. Nie wiem, czy was oczy bolą, jak ja to tak przesuwam. Możecie napisać. Tylko nie mogę sobie wpisać, żeby mi wyszukało. Jest turtlenek. Dobra, to będziemy mieli takie i takie. Tutaj czapkę kupiłem już, nie? Nie, nie kupiłem. Czy kupiłem? Nie, nie kupowałem czapki. Jak zrobię żółty, to nie będzie nic widać. Może nie będzie widać gwiazdki. Czy widać ją? Jakoś ją tam widać, ale jest taka zamazana. To się zrobi białą, tą... To się kolory po prostu pozamienia i tyle. Czyli tak, tu jedziemy jedno. Tu zamieniamy kolory miejscami, żeby się odróżniały i kupujemy drugie. A berecik też kupiłem, nie? Tak, berecik kupowałem. No to będzie to i to. Bo to roja później się kupi. Tutaj buty to już nie mają znaczenia, czy mają? O, te lepsze. Tylko, że droższe. Chociaż nie, buty wszystkie za 50 są. Już sklepa kupiłem. Pasek, no to pierwszy z brzegu, nie będę szukał. Rękawice albo rękawy po prostu. A i właśnie okulary będziemy im kupować? Raczej nie. No to... Jak okulary będą potrzebne, to tamtej naklejki to się kupi. Na razie nie kupuję. Teraz powrotem Maple Mornings. I weźmiemy... To. A tu weźmiemy... Cobblestone.
Okej. Nie wiem, czy jest sens kupowania jakiejś tutaj dekoracji. Niby jest, ale kupiłbym jedną rzecz. Wydaje mi się, że lepszym pomysłem będzie po prostu kupić... A nie. To już w sumie... tą naklejkę, że to z rojem. Tak, to jest dla roja. Żeby i z nim naklejkę zrobić, jak będzie okazja. Naklejka z rojem polega na tym, żeby kupić bluzkę z pizzą na przodzie. Dobra, to nie była ta bluzka, tylko to było tutaj. Nie wiem, co raczej była bluzka. Długo w ogóle zacząłem ten dzisiejszy odcinek, co? Dobra, odpuszczamy Roya, bo nie widzę. Ale kupię jedną tą. A nie, przecież już kupiłem trzy. Dobra. Kupiłem dwie, no to mamy trzy. Tutaj kolorki pozmieniamy. Tutaj rzeczy się podblokowują, co się wtedy postawi. Tutaj żółte kolory. Maple Mornings, no to rano. Jest bomber. Dla niej naklej, znaczy prezent. I dla Ksandry prezent. Okej. Mamy jeszcze coś w paradzie nowego, ale nie chcemy jej. No dzisiaj nie zrobię, nie będziemy robić zamówień specjalnych. I tak, dla ciebie miało być brązowe. Dobra, weźmiemy golfa. O! A tego w końcu nie kupiłem. No dobra, to na następny dzień się kasa wybiera i kupi. Był brązowy. A nie, czekajcie. Beret. No, beret. Okej. Okay. Jeszcze to trzeba kupić, nie? Chyba, że nie będzie trzeba, bo mi tu uzna. Futlenek. Żółte kolorki. Jeden mam, nie? O! Ale tutaj nie mam. No chyba, że się tego... Chociaż nie uznaję. Dobra, no co, chyba nie będę musiał kupować. Ale tej z kolorami nie uznali. No to się kupi. 50 dolców. Nie starczy mi raczej na zakup tego. Wydałem kasę niepotrzebnie na to. No właśnie, to 75 kosztuje, chociaż to kosztuje 50. Zdaje się, że to mam kupione.
tutaj... Nie wiem, to jest za żółte. Takie mamy. No tak, z czerwonym... Aha, czerwone guziki. Gdzieś jak były czerwone guziki były. Było białe i tu mieliśmy czerwone. No to takie mamy, nie? To mamy. I będę ma Primornix. Dobra, no to się kupi jeszcze jedno. Kasy nie mam. Ale może uda się naklejkę jeszcze zrobić. Ale nie działa. Dobra, to ten jeden strojek się kupi. Okularów nie. Okularów nie, bo nie pasuje im. Jeszcze czekajcie, jest w ogóle taka naklejka tutaj? Jest. No ta jeszcze, nie? Dobra, no to się uzbiera kasę i się kupi. Ten jeden strój. Dobra. Czekajcie, pewnie ma też inne buty? Nie no, jest żółty. A, wiemy o co chodzi. Właśnie, zauważyłem to. Mieli inną czapkę. No to mamy naklejkę zrobioną. Nie musimy się już nią interesować. Teraz będziemy zbierać kasę na dekoracje. Tylko już na mapy Morning nie będę kupował, tylko na scenę holidayki. Trochę tej kasy trzeba uzbierać. Jeszcze jedna naklejka dzisiaj zrobiona. Będzie jeszcze jedna. Będziemy obsługiwać Joja w jego stroju. Jest koper. Butterscotch. Topping. O, pączek. Ale ciekawe. Donata nam wcisnęli. No w sumie jak już jest ciasteczko ze Scoopirin, to może być donat z donaterii. Widać, że fryzeria Deluxe się pokrywa z innymi papasami co do ich jego. Co do tych tutaj nowości. Jeszcze jedna sprawa. 17 minut robiłem zakupy i dopiero teraz robimy... Rozpoczynamy odcinek. I donut to nie jest ciasteczko tu, tylko donut to jest smak tutaj. Nie zrobię dzisiaj domów specjalnych, bo ich nie ma. One są pokrojone. On jest pokrojony, ten donat. Dzwoni Lloyd. Lloyd odebrał. Odebraliśmy telefon. Się. Oba będą gotowe. Ok, pierwsze jest to, drugie jest to. Lloyd, twoje pierwsze. To jest nowa polewa dzisiaj odblokowana, bo jej wcześniej nie było. Kokos. I rureczka. Nie tu. Tu. Ingredients newest. No, dzisiaj to odblokowaliśmy. A jak już tego nie zauważyłem przy odblokowaniu. Jakoś mi przeleciało.
Fernanda. Jakoś nie pamiętam, żebym widział ten cukiereczek, który się odblokował. Teraz zauważyłem, że on jest nowy, ale jak się odblokowywał, to nie dostrzegłem tego. Okej. Okay. Trochę jeszcze tych slotów jest do wypełnienia. Śmietana. Cukiereczek. Orzeszki i czekoladki. Wiśnia i koniec. Koper. Jest perfekt. A za co nie dałeś Eloid perfekta? Za czekoladę i za kokos. Lizel. Wiem, że jest naklejka dla Lizel, ale jej nie będę dzisiaj robił. Już mamy dosyć naklejek, które dzisiaj zrobimy. Zostawmy coś na inny raz. Malinowe ciasteczko, tutaj czerwony syrop. Dzisiaj jak nie mam zamówień specjalnych, to ten wyjdzie 100% tutaj. Bo nie mam jakby możliwości zrobienia zamówień na zapas. Czyli nie będzie sytuacji, że coś tam, że dwa zamówienia będą nagle gotowe. Co później powodowało niedokładne, znaczy braki w punktach. Wracamy. Akari. No potem będzie jojo. Naklejkę Roya się innym razem zrobi. Naklejkę Bomber też się innym razem zrobi, bo... Chociaż nie, dzisiaj już chyba 7 osób przyjdzie. No to jeszcze może... Nie, dobra, tak, przyjdzie jeszcze 7 osoba, bo... Albert, znaczy Penny teraz nie... Nie było telefonu. Jest Akari. Jako piąta. Czyli jeszcze jeden telefon musi zadzwonić. Jeszcze jedna osoba telefon się uda mówić. No to dzisiaj mamy już komplet osób. Czyli 7. Bo 16 ranki. I widzę, że w każdym papasie, teraz to widzę i wcześniej już też zacząłem to zauważać. W każdym papasie, jak wbijamy rank 16, to wtedy mamy maksymalną ilość klientów. Ale jeżeli jest to papas z holidayami, to jak jest bez, no to wtedy jest inna ilość. Tylko 2-3 papasy w sumie są na 8 klientach z tych holidayowych. Z holidayami, nie? Pizzeria, bakeria i sushiria. Tam tylko jest 8 osób. To tam działa. Ale tam jest 7, no to na ranku 16 już jest 7 osoba. Pianki i wanilia. Takie zamówienie telefoniczne do nas przyszło.
Jojo. Kolorami nie są te same, nie są te same kolory. No tu tylko chodzi o zrobienie naklejki. Kolory już nie są ważne. Bananek. Drugi, który dzisiaj donaty zamówił. Zbieraj to. Jest szósteczka pier, potem siódemeczka. Zbieraczek. Kokosik. Wiśnia i wafle. Ok, mamy to. W sumie chyba byłbym w stanie się przebrać za każdego klienta. Chyba byłbym w stanie się za każdego przebrać. Tak spojrzałem, że Wi-Fi ma buty prawie podobne do naszych. To chyba każdego. Za każdego mogę się przebrać. Nawet za rolę, ale tak całkiem. A nie tylko blues. Nie tylko golf i beret. Mogę wszystko mieć jojo na sobie. Można oprawić. Jak później będziemy mieli tyle kasy, że nie będę miał na co jej wydawać, to można oprawić, żeby się za klientów przebierać. Nie będzie na co kasę wydawać, nie? I właśnie teraz mi przyszedł pomysł, jak mogę... Już nie potrzebuję wydawać kasy w innych opasach, ale co mogę robić? No właśnie, przebierać się za klientów mogę. Jak wejdziemy do książki, to widać, jak oni są całkiem ubrani. Chyba, że nie mam stroju pod tych klientów, nie się nie przebiera, ale zaraz zobaczymy. Wejdziemy tu, bo ty masz. Jestem w stanie się za ciebie przebrać chyba, nie? Pansy. Mamy spodnie Akari, nie? Jestem się w stanie przebrać za klientów. Jak przykładowo Akari wyszła. I to można się za nich poprzebierać. Więc będzie zabawa. Za Fernandę pewnie też mogę? No, się znajdzie. Tylko musiałbym trochę więcej czasu na to poświęcić. Ale jeżeli byście chcieli, żebym się poprzebierał za klientów, dajcie znać. Widzę, że jest to sensowne, żeby się za klientów poprzebierać. Może Kotyliona i Joja nie będę miał. Ale resztę... mogę zorganizować sobie. Będzie zabawnie. Piszcie w komentarzach, jak chcecie, żebym tak się pobawił. Do zobaczenia w odcinkach kolejnych. Cześć!